Witam bardzo serdecznie, gramy w co chcemy, Armored Warfare. To jest przykład czegoś w rodzaju World of Tanks, tyle że z współczesnymi czołgami. System rozgrywki jest bardzo, bardzo podobny. System ulepszeń już troszkę inny. Gra zapowiada się bardzo przyjemnie. Ogółem na razie dość niski poziom, bo dopiero tutaj pierwsze czołgi. Tu mam pierwszego tiru i dwa już dodane z jednej nacji. Nacje są póki co jako tako dwie. Tutaj w dealerach można zobaczyć. O nie, są trzy. Jest jeszcze jedna nacja dodana. Chińskie czołgi. Zhang. O proszę. Jak utworzyłem sobie konto, to były tylko dwie nacje. Teraz są trzy. Fajnie. Czyli gra się ogółem rozwija. Na razie gram PvE przeciwko botom. Nie wiem, jak tu wygląda w miarę rywalizacja PvP, ale myślę, że jest miodnie. Dlaczego nie gram na razie PvP? Chcę się ogółem z grą troszeczkę bardziej zaznajomić. Mimo wszystko fajnie by było coś niecoś o tej grze więcej wiedzieć. PvE nie są trudne rozgrywki, ale te boty nie są aż takie głupie, żeby dało się zginąć. To muszę powiedzieć wam od razu. Jak się wpierdzielimy gdzieś po głupiemu, to bardzo szybko nas rozstrzelają. Dotarła do nas informacja, że teren może być naszpikowany samami. No i jak słyszycie, kraj jest z dublingiem polskim, więc... Nie powinno być problemu. Celowanie jest bardzo proste. Rozwalili go, dobra. Możemy jechać. Widzę, że przy nagrywaniu mam lekkie spadki FPS-ów. Mam nadzieję, że nie będzie to jakieś bardzo negatywne w odbiorze. Trafiony. Strasznie długo przeładowywuje. Trochę to upierdliwe. Tam jest następny czołg. Sterowanie również jest bardzo, bardzo podobne. Trafiony. Fajnie. Sterowanie też jest bardzo, bardzo zbliżone do tego znanego z World of Tanks. No, czyli na wsadzie shiftem przybliżamy sobie, drugim klawiszem myszy możemy zlokować na przeciwniku. No i oczywiście strzelamy lewym klawiszem myszy. Nie ma tu jakichś udziwnień. Interfejs jest dość również przejrzysty, grafika w miarę przyjemna, znaczy nie jest ona na najwyższych detalach u mnie, dlatego mówię w miarę, jednak jak ustawiłem na maksymalne detale, to płynność oberwała na moim sprzęcie bardzo mocno, więc gram na tych troszeczkę niższych ustawieniach i
Gra się przyjemnie. Gra się bardzo przyjemnie. Przede wszystkim te czołgi się poruszają. Nie są to czołgi z okresu II wojny światowej, tylko współczesne maszyny i to od razu czuć. Wciska się do przodu i on jedzie. Bez jakiegoś specjalnego magicznego rozbujania się. Rozstrzeliwują ich po prostu jak kaczki. Gry raczej nie trwają jakoś super długo, więc... Dostaliśmy się do ich twardego dysku, ale potrzebujemy czasu do obrania informacji. Dobra robota. Deklarowałeś dla nas niebo. Identyfikuj. O, 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 o. Dobra, zniszczyli go. I tam jest już następny. O, nie trafiłem. Skurczy syn. Mi zwiał. Mam nadzieję, że nie przebija tutaj Sonki, bo oglądam Roka, jak sobie lata samolotami. Strasznie długo reloaduje. Na razie mam tylko właściwie dwa rodzaje pojazdów. Typowy czołg i opancerzony pojazd, który ma bardziej taki karabinek. No to ten typowy czołg, jak widać, reload ma dość długi. No dobra, można skończyć tutaj przejmowanie. Rozwalę zaraz gąski. E nie, twarde są. No i okej. Informacja została ściągnięta. Dzięki, czarna kompania. Nie masz pojęcia, jak dla nas jest ważne podtrzymanie lwów. Fajnie, że jest polski dubbing. Fajny ukłon w stronę graczy, że jest o to zadbane, żeby było również z rodaków. No może tutaj napis zwycięstw. Mały szczegół, niedociągnięcie. No. Roku właśnie patrzy, jak uczy lądowania jakimś bombowcem. Masakra. No i tak wygląda podsumowanie, tak? W przypadku konta standard, ile by było w przypadku konta premium, zadane uszkodzenia, zniszczenia, plus asysty, nagrody. Tutaj doświadczenie z załogi ewentualne, tak? Nie, tu jest doświadczenie załogi, a tutaj... Aha, poczynania przy odblokowywaniu kolejnych ewentualnych czołgach. I co mamy? 1000 punktów ponad. To myślę, że trzeba by tak zupgrade'ować działo. Głównie korzystam z tych. Zupgrade'ujemy silnik. To już jest na full. Zostało 129 punktów, więc na razie nic nie będziemy kupować. Pokażę wam też, jak się gra takim działkiem. Ale chciałem jeszcze zobaczyć dealera. Aha, bo on tu jest
chiński czołg podstawowy, jednak go kupić nie mogę. No szkoda. Pewnie muszę dopiero coś odblokować. No i tutaj zacząłem mówić. Były tylko dwie dostępne frakcje, właśnie Szyszkin i frakcja Wufly. A tak naprawdę to nie wiem za bardzo, co mieli na myśli twórcy nazw. Tutaj są czołgi między innymi amerykańskie, a w tym na pewno znany wszystkim Abrams. Są o dziwo pojazdy. Nie, tutaj nie ma tego. Czyli są chyba tu. Ponieważ wydaje mi się, że są też polskie czołgi. Jest. PL-01. Koncepcyjny czołg. Może kiedyś takie będziemy mieli w armii. Paladyn. Dziwne, że to się znajduje w tej zakładce, bo to jest czołg amerykański. Zresztą, jak się... Aha, to jest, że już wkrótce. Jak się kliknie na czołg, to mamy jego narodowość, znaczy pochodzenie. Tutaj są radzieckie, Warrior brytyjski, tutaj też radziecki. Tutaj już wkrótce kolejny radioli Rosjanin Ariet. O, nie chcę mi pokazać Arieta. Nie wiem czemu, szkoda. No ale w każdym razie tu są głównie radzieckie, tu są głównie amerykańskie. No i teraz nowe czołgi chińskie. Fajnie, że doszły. Bardzo mi się podoba. Sprawdzę, czy mam tutaj jakieś ulepszenia. Oczywiście w załodze, podobnie jak w wodzie, mamy różne perki. Doświadczenie załogi, pozycja, tak. Kierowca, strzelec, dowódca, wykorzystywana amunicja, materiały eksploatacyjne dodatkowo, też charakterystyczny zestaw narzędzi, czyli na naprawia jeden uszkodzony element, zwiększa prędkość naprawy o 10%, na przykład apteczka, gaśnica, no, batony proteinowe czy napój energetyczny. Bardzo, bardzo podobne do tych, które mamy w wodzie. Z czego, żeby nie było, gra jest z zupełnie innego studia, więc tutaj nie sugerowałbym się, że ewentualnie jest to wytwór tej samej firmy. To mówię z góry. 502. Na system chłodzenia potrzebuje trochę więcej. Zrobimy sobie jeszcze jedną PVE. Teraz wam pokażę czołg z działkiem. Trochę mi się nie podobają te czołgi z takim działkiem automatycznym. Niby jest dużo pocisków w magazynku, ale żeby zniszczyć czołg przeciwnika, no to trzeba z półtora magazynka wywalić. Co zajmuje dużo więcej czasu niż dwukrotny strzał z działa czołgu z porządną lufą, że tak to ujmę. No ale nie można mieć wszystkiego, tak? Bądź co bądź, gra mimo wszystko stawia na kooperację, a nie
rozgrywkę solo, tak? Muzyka jest bardzo przyjemna w grze, to warto stwierdzić. Broń zestrzelonego samolotu. Aha, znowu ta sama mapka nam się trafiła. Jest kilka takich różnych zadań. Tym dziadostwem się już troszeczkę inaczej jeździ. To też warto wspomnieć. Nie zniszczyli jeden. Stąd będą wyjeżdżać. Czarna kompanio, zmiana planu. Trafiono na samolot. Potrzebne są nam informacje o lwach z jego twardego dysku. Poszukaj samolotu, wydobądź informacje i spraw, czy nie ma żywych. Ten pojazd na pewno jest stosunkowo dość szybki. No i najgorzej z tego działka, gdzie ciężko spenetrować taki czołg. No dobra, tutaj zniszczony. O, przeładowanie. Dobra, zniszczyli go. Oho, z tyłu mam przeciwnika. Coś na plecach. Dobra, zniszczony. Bardzo istotne patrzeć na mapkę, co się tam dzieje. Widzę czołg. A on mnie jeszcze nie. Dobra, zniszczyli go. Dostałem za asystę. No i ciśniemy do przodu. Dobra, poszedł. I tam są dwa, ale ich nie widzę. Niestety. Za budynkiem. Warto go przykampić troszeczkę. Oj. Spadnie zaraz. No ale. Na szczęście kół nie rozwaliłem. Oczywiście można spokojnie gąsienice, koła. To wszystko sobie zniszczyć, jak się z dużą prędkością spadnie z dużej wysokości. Powiem wam, że strasznie ciężko się steruje tym wozem opancerzonym. Jest masakra. Cieszę się, że prawka się nie zdaje na takim pojeździe. Dobra robota. Wyklarowałeś dla nas niebo. Poniszczyli już wszystko. A nie. Pojawił się jeszcze jeden. Dobra, zrzućmy się. O, tu go przebijam. Ale go nie zniszczyłem. Się zblokował chłopaczek. Dwa czołgi uległy zniszczeniu. Ja też teraz chyba oberwałem. To dość mocno. Jest czołg. Ło. Nawet nie zdążyłem strzelić. Dobra. Trzeba zacząć przejmować.
No jak mówiłem, te działka zadają nie za duże obrażenia i mają też słabą zdolność penetracji. No i zarobiłem i to nieźle. No ale mam jeszcze te 601 hapców. Cel zniszczony, bardzo ładnie. Przede mną jest kolejny. Dobra, cel zniszczony. Jest jeszcze czołg. Skończyła mi się amunicja. Ale pojadę za nim, powinienem spokojnie wyczyścić. No mówię, gra się w miarę przyjemnie. Wiadomo, że z czasem te czołgi będą znacznie lepsze, znacznie ciekawsze. Nawet te dziadostwa z działkami, tym bardziej, że jak popatrzymy na drzewko, to są też czołgi w stylu artylerii, czy typowe niszczyciele, tak? Czyli tak samo jak w World of Tanks jest kilka klas czołgów. Te z działkami można spokojnie uznać za takie typowe lekkie czołgi, które są przede wszystkim do tutaj wyszukiwania przeciwników, tak? I wyposażone w podstawową obronę w postaci właśnie takiego działka. I myślę, że nie ma sensu tutaj się jakoś za specjalnie roztkliwiać. O, mogę wybrać umiejętność. Szybkość celowania, prędkość obrotu kadłuba. Nie, lepsze celowanie. I proszę bardzo. Zasięg widzenia zwiększony i szybkość celowania. Fajnie. A, bo dowódca jest ten sam z tego czołgu. No to super. Naprawdę super. Załoga jest tylko tutaj inna. I tutaj mamy dowódcę. Trochę innego. Aha. I tutaj jest właściwie ten sam dowódca. Czyli dowódca dla danego rodzaju czołgów jest ten sam. Różnią się dane czołgi tylko załogą i tutaj ewentualnymi możliwościami. Fajna sprawa, bo tak naprawdę w którymś momencie będziemy mieli wymaksowane perki, tak? I można będzie, bo tutaj na przykład można nowego zatrudnić dowódcę albo zmienić. No fajnie. Nie, no w ogóle powiem wam, że całkiem sprawa sympatyczna. Dobra, zobacz, czy jeszcze sobie tutaj ulepszenia, które mogę odblokować po tej partii. O. Troszkę lepsze działko, bo większy kaliber. Ulepszymy też te podstawowe uzbrojenie. A jeszcze istotna sprawa. Mamy tutaj taki pasek doświadczenia czołgu. Jak zauważycie, on jest napełniony w różnym poziomie. Od 50% dostajemy dostęp do wypróbowany, co daje dodatkowe bonusy, które możemy odblokować za
niewielkie tutaj niewielką ilość punktów, a daje nam odpowiednio bonusy. No, w przypadku na przykład tego czołgu to jest dodatkowe 1120 razy 2 i 100 zielony smok. Tutaj stopień nieprzemakalny i też po 1120 te pierwsze czołgi, tak? Ten czołg na przykład ma już ulepszenie interfejsu celownika, co daje nam lepszy zasięg widzenia i ocalenia komponentów. Fajna sprawa. No i 3370 na partię, a tutaj na przykład 3370 razy 2 na partię. Czyli można spokojnie sobie fajnie dzięki temu pofarmić. Jest też ogólny czat. Tutaj mam zadania. Coś powiadomień o bitwach i zdobytym doświadczeniu, wykupionych rzeczach i tym podobne rzeczy. I tak się właściwie gra prezentuje. Jest w sumie 26 minut nagrania. Myślę, że nie ma co przedłużać. Jeżeli będziecie chcieli sobie zagrać w tą grę ze mną, czy w ogóle zainteresowało was jakąś alternatywą dla World of Tanks, no to bardzo was zapraszam. Link zostawiam w opisie do rejestracji i oczywiście nie zapomnijcie, jakaś łapka w górze mile widziana, tudzież jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, no to wiadomo, fajnie by było tego słupka też zostawić. Ja wam tymczasem dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wkrótce się znowu usłyszymy. Trzymajcie się, na razie, hej.